Piotr Haładaj, witam Państwa w programie Gość Dnia, a w studio jest ze mną pan senator Henryk Siedlaczek, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Witam Pana, witam Państwa, dzień dobry. Panie senatorze, jest Pan również członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i dlatego chciałbym porozmawiać dzisiaj o problemach polskiego łowiectwa, ponieważ pojawiają się pewne kontrowersje wokół funkcjonowania tej organizacji, wokół polowań, pojawiają się pewne tarcia na linii Polski Związek Łowiecki, a Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jest pan myśliwym, czy pan zauważa te problemy? Jestem myśliwym, zresztą na antenie telewizji TVT w tej roli występowałem wielokroć. Wielokroć mieliśmy okazję rozmawiać o modelu polskiego łowiectwa, mieliśmy możliwość rozmawiać o jakby wizji polskiego łowiectwa. Nie mylić proszę z myślistwem. Myślistwo jest jakby elementem szerokiego pojęcia, jakim jest łowiectwo. Wielokroć na te tematy tu właśnie w stacji TVT dzielili się swoimi spostrzeżeniami, swoją wiedzą. Dzieliło się wielu moich zacnych kolegów i to sobie bardzo cenimy. Ja bardzo się cieszę, panie redaktorze, że to właśnie telewizja TVT ten temat z powrotem podejmuje. Patrząc jakby z perspektywy moich ponad 40 lat członkostwa w Polskim Związku Łowieckim, rzeczywiście przyszedł taki czas w tej chwili po jakby takim dłuższym okresie, no powiedzmy, polityki w łowiectwie, której nie powinno być nigdy za dużo albo wcale. Przyszedł taki czas, kiedy rzeczywiście należy zastanowić się i należy podjąć dyskusje w różnych środowiskach i z różnymi środowiskami i te środowiska również różne razem powinny do pewnego konsensusu dochodzić. Ja nie neguję jako wieloletni, byłem ponad 10 lat członkiem Sejmowej Komisji wtedy ochrony środowiska zasobów naturalnych. Dzisiaj jestem członkiem Senackiej Komisji Klimatu i Środowiska. W sejmiku samorządowym również byłem członkiem takiej komisji. Ja nie neguję jako myśliwy, jako członek Polskiego Związku Łowieckiego. Myślę tak jak wielu z nas, znakomita większość, potrzeby właśnie takiej dyskusji i potrzeby wypracowania może nie tyle nowego modelu, co ucywilizowania polskiego łowiectwa. A dlaczego użyłem słowa ucywilizowania? Po prostu pójścia w takim kierunku, abyśmy, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, proszę szarych kolegów, żeby się nie obrazili na to, co teraz powiem, ale my, jak i ja, każdy szary myśliwy, aby miał jasną sytuację, wiedział, gdzie jest, co może, czego nie może, co się zmieniło, co warto zmienić. My również mamy swoje uwagi jako myśliwi. My również chcielibyśmy wprowadzić pewne, jeżeli nie innowacje, urzeczywistnienie, czy urealnienie, czy ucodziennienie tego wszystkiego, co robimy, a czego nie ma na przykład w statucie, w regulaminie polowań, etc., etc. Polski Związek Łowiecki ma bogatą tradycję. W ubiegłym roku obchodził stulecie istnienia. Tak. Natomiast w ostatnich latach pojawiają się różne grupy ekologów, aktywistów, którzy protestują przeciwko polowaniom, przeciwko tym przepisom, które obecnie funkcjonują. Czy myśliwi na co dzień spotykają się z takimi problemami, protestami? Czy ci ekolodzy, ci aktywiści utrudniają im udział w polowaniach? Ja powiem tak. Jeżeli chodzi o okręg, w którym ja poluję i w którym jestem członkiem PZŁ, takich problemów nie było, ba. Powiem, iż zdarzały się sytuacje spotkań czy wymiany zdań, korespondencji z instytucjami ekologicznymi i wszystko miało
jakby bardzo ucywilizowany sposób. Słyszałem i czytałem o wielu innych różnych radykalnych historiach, które mieć miejsca nie powinny, typu kładzenie się w formie pokotu i tak dalej, różnego rodzaju historie, ale to ja to też pamiętam przy budowie autostrady A4 i innych, na Górze Świętej Anny się przykuwali i ten. Ale pyta pan, więc odpowiadam. My mamy obwód łowiecki, w którym jest rezerwat leśno-stawowy Łęszczok. Mamy obwód łowiecki, w którym wyłączone z polowań są coraz większe tereny w związku z, jak powiedzieć, ekspansją ludzi, z urbanizacją miejscowości. Mamy teren, którym są obszary z zakazem polowania, kiedy właściciel sobie nie życzy, więc on występuje z zakazem. To jest bardzo o zakaz polowania na jego gruncie i tak dalej. Do tego są odpowiednie przepisy i tak dalej. Nam tam polować nie wolno, ale gospodarkę łowiecką tam prowadzić należy, dlatego że ta zwierzyna tam żyje, więc chodzi o paśniki, chodzi o dokarmianie, chodzi o monitorowanie zwierzyny, liczenie zwierzyny, etc. To ja wiem, że to nie jest przedmiotem dzisiejszej rozmowy, ale dlatego może bym wrócił do tego, co powiedziałem na początku w kontekście pana pytania. Ja myślę, że ja mówię dobrze, jako szary myśliwy, prosty myśliwy, który ma w sobie pasję łowiecką, ma w sobie pasję związaną z tym wszystkim, co łowiectwem się zwie, i to my potrzebujemy rozmowy. Tak, i ze środowiskami ekologicznymi, i ze środowiskami decydentów ministerialnymi, wojewódzkimi, powiatowymi, etc., etc. To się w okręgu rybnicko-raciborskim to się odbywa. Ja bym nie chciał zapeszyć, ale jakby to porozumienie pomiędzy samorządami, czy to gmin, powiatów, czy w relacjach z nadzorem weterynaryjnym, sanitarnym. My w sposób taki normalny funkcjonujemy. Jeżeli coś robimy źle, na to się nam zwraca uwagę, przechodzimy odpowiednie szkolenia i tak dalej. Zresztą teraz znów to będzie miało ręce i nogi. Ja bym, panie redaktorze i szanowni państwo, upatrywał jednak problemu w tym, iż warto by było, żeby komuś, kto powinien rzeczywiście, kto ma w swoim obszarze, w obszarze pracy czy działania, również kwestie związane z ochroną przyrody, z łowiectwem w szerokim tego słowa znaczeniu, żeby zastanowili się, i ja nie nawołuję do jakiegoś wielkiego dialogu, ale aby jednak do tego dialogu doszło, i myślę, że to środowisko związane z szeroko pojętym łowiectwem jest do tego gotowe, i nie wierzę w to, że środowiska związane z ochroną przyrody czy środowiska ekologiczne do tego przygotowane również nie są. Natomiast może powiem tak, ci, którzy powinni koordynować, moderować ten kierunek, powinni to zrozumieć, powinni to zrobić i nie działać autorytarnie. Wspomniał pan też o innych elementach łowiectwa. Nie, to nie jest tylko strzelanie do zwierzyny, oczywiście, ale także dokarmianie, reintrodukcja gatunków, także przyczynianie się do walki z kłusownictwem, więc to jest szereg elementów, ale jednym z ważnych elementów jest też edukacja i kultura łowiecka. Nie warto chyba tego zaprzepaścić. Ja myślę, że pan Stolzmann w grobie się przewraca, czy przewróci, jeżeli doszłoby do czegoś, nie daj Boże, o czym pan mówi. Łowiectwo jest to cały obszar pewnej kultury, i to takiej bardzo zaawansowanej i z wielką, wielką historią. Jako że łowiectwo to nie tylko 100 lat Polskiego Związku Łowieckiego, ale łowiectwo to cała oprawa, w zasadzie od zarania ludzkości, ale w to wchodzili znów nie będziemy. Mówimy o łowiectwie i modelu łowiectwa polskiego. Ono się składa z różnych, składało może z różnych trendów, czy to galicyjski, czy kongresowy, czy pruski. Ono musiało dojść do jakiegoś konsensusu. I ono tak w sumie funkcjonuje mniej więcej od do dnia dzisiejszego z
z wieloma tam zmianami, ale generalnie rzecz biorąc ta misja pozostała. I tak jak już pan powiedział, zresztą na niejednokroć na antenie tej naszej telewizji TVT, żeśmy na ten temat mówili, ja bym bardzo sobie życzył, aby nasi ministrowie i nasi ludzie odpowiedzialni, powiedzmy, za wizję i misję ochrony środowiska, zasobów naturalnych, tradycji łowiectwa, po prostu w bardzo prosty sposób, bez radykalizmów, podeszli do tych problemów, dlatego że to jest niesamowity obszar kultury tego narodu i związany z wszelkimi jakby jej aspektami, począwszy od literatury pięknej, po poezję, po sztukę, malarstwo, film, etc., etc. Także tak to jest. Natomiast jeżeli są uchybienia, jeżeli są sytuacje karygodne, jeżeli są sprawy i widzenie tej rzeczywistości łowieckiej nie współgra już z dzisiejszym pojmowaniem tejże rzeczywistości, należy to zmienić. Ale to należy zmienić przy stole, a nie dlatego, że ja tak uważam. Tak, jeszcze musimy wspomnieć o sztuce kulinarnej. Który tak. Myślistwo daje nam... Ja teraz może będę bardzo taki... Może w taki bardzo prosty sposób rozpocznę. No, ktoś kiedyś powiedział, to jak to jest, że mamy dzików tyle, ile mamy, sprzedajemy je poza granicę i z zagranicy przyjeżdżają wyroby i tu je sprzedajemy w Polsce. Ale to było takie troszeczkę nieładnie powiedziane. Ale coś w tym jest. I na dzień dzisiejszy ten cały rynek, uważam, wymaga jakiejś naturalizacji i jakby adaptacji. Nie ma w Polsce jakby rynku dla dziczyzny i nie ma tradycji jakby konsumowania dziczyzny. Prawda też jest taka, że wokół kulinariów, czy wokół całej sztuki kulinarnej związanej z dziczyzną wyrósł w Polsce cały jakby nie tyle przemysł, co cała taka sfera, która połączyła to niejako z takim funkcjonowaniem pewnej kultury. Ja wspomnę pana Rusaka, ja wspomnę wielu innych ludzi, czy pana Makłowicza, czy wielu tych wszystkich, którzy po prostu w to wchodzą. A pozyskanie zwierzyny dziko żyjącej jest nieuchronne. Wykonują to myśliwy, wykonuje to Polski Związek Łowiecki, Koła Łowieckie. Ale, szanowni państwo, proszę pamiętać, czy my... planami hodowlanymi, czyli sterowaniem populacją zwierzyny dziko żyjącej, tylko i wyłącznie zajmuje się właściciel tej zwierzyny. Zwierzyna w stanie dzikim jest własnością państwa i w imieniu państwa, skarbieniu państwa decydują o tym lasy państwowe, które w imieniu Skarbu Państwa zarządzają tymi terytoriami. I te plany hodowlane określają lasy państwowe. Natomiast rzeczywiście to, czy my będziemy pozyskiwali takie czy inne gatunki ptaków, zwierzyny dziko żyjące i tak dalej, co się stanie, gdy zrobimy coś takiego, że na przykład przerwiemy pozyskiwanie dzików, zajęcy, jeleni, sarny i tak dalej, to proszę sobie odpowiedzieć, co się stało z zającami. Jaki dzisiaj mamy problem z ASF-em? Ktoś mówi, że tych dzików przybywa, a to przybywa, one zmieniły siedliska, to jest wiele innych, to jest temat dla ludzi uczonych, którzy to wytłumaczą może lepiej niż ja, ale my to widzimy i czujemy. Czujemy również sytuację taką, że pewnych spraw ogarnąć się nie ze względu na bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. To jest kwestia wchodzenia niż gruszki, pietruszki w urządzenia celownicze i tak dalej, i tak dalej. To są tematy, których nie może rozwiązywać jeden czy dwóch ludzi. Do tego jest jakby predysponowanych kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Polsce, w imieniu których niech ktoś się tymi sprawami
zajmie, bo ja nie chcę być tutaj czarnowidzącym, myśliwym. Relacje Polski, nie tyle Polski Związek Łowiecki, a powiedzmy łowiectwo i powiedzmy druga strona, czyli niełowiecka, bo stanie się to, co się stanie. Nie. Od tego tym całym steruje instytucja, wokół której działają instytuty naukowe, działają stacje badawcze, począwszy od Czempinia i tak dalej, po kolei działają instytuty badań leśnych, działają również inne jeszcze instytucje, Polska Akademia Nauk, działają inne instytucje, które mają wpływ na stan wiedzy, świadomości i pojmowania tej rzeczywistości, która zwie się myślistwem, a przede wszystkim prawidłowym łowiectwem. I ja bym sobie jako prosty myśliwy tego życzył. Bym sobie tego życzył, żeby z drugiej strony skończyć z tym jakimś strasznym hejtem, z tym niepoważnym traktowaniem, tego, co dane jest tym ludziom, którzy robią to dla pasji i z pasją. Ja rozumiem, że również i zdarzają się sytuacje niepożądane, powiedzmy w ten sposób, ale je należy eliminować. Ja tak patrzę na naszych sąsiadów, jednych, drugich szczególnie, i całkiem inaczej to wygląda, całkiem inaczej inny jest odbiór społeczny. Natomiast odwracam teraz myślenie. My jako myśliwi, a z drugiej strony Polski Związek Łowiecki, powinien również popatrzeć tak trochę na siebie i zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest. A na to pytanie, panie redaktorze i szanowni państwo, niech sobie odpowiedzą jedni i drudzy. Z jednej strony ci, którzy kreują rzeczywistość dzisiejszego dnia dziejącego się w obszarze łowiectwa, ale z drugiej strony Polski Związek Łowiecki na to pytanie niech sobie również odpowie, bo my, prości myśliwi, chcemy po prostu funkcjonować w normalnym, przyjaznym obszarze, który jest ustawiony, ułożony w jasno czytelnych zasadach, przepisach, gdzie możemy kultywować swoje tradycje łowieckie, swoje sygnały łowieckie, swoją muzykę łowiecką, swoją pasję łowiecką, swoją literaturę łowiecką, swoją poezję łowiecką, rzeźbę, sztukę, malarstwo, cokolwiek sobie pomyślimy, kolekcjonerstwo różnego rodzaju, innego rodzaju ekspozycje, etc., kuchnie i różnego rodzaju inne obszary, z których składa się z których składa się to pojęcie łowiectwo. I oto myślę jako szary, prosty myśliwy, apeluję do jednej i do drugiej strony, bo ofiarą będziemy my i mieszkańcy tego kraju. Jest to temat bardzo obszerny, temat rzeka, ale sądzę, że pan senator przybliżył nam wiele aspektów. Panie senatorze, bardzo dziękuję za rozmowę, państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program z cyklu Gość Dnia. Do zobaczenia. Dziękuję państwu, dziękuję panu. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dasz bur.